tutaj w Karpasie można sobie odebrać Huracana Evo. Odebraliście go sobie już? A czekaj, ja go chyba już mam. Ci co kupili sobie tego Karpasa, mają samochód za darmo. Ja muszę, on normalnie kosztuje 340 tysięcy. Ja już go sobie odebrałem. Widziałem, że ktoś go zrobił, jak się ścigałem wczoraj na Multiku, to ktoś go zrobił na offroad. A nie wiem, czy jest chyba już jakaś wersja ostateczna tego samochodu. I może będzie jakieś takie nowe Lamborghini, co? Nie wiem, bo to już jest tak hardkorowo wygląda ten samochód. Inne wydechy ma i w ogóle inny dyfuzor. Inny ten zderzak z tyłu. W środku to nie wiem, czym się różni, a pewnie jakieś tam detale są inne. A wszędzie ekrany, o Boże, jaki wielki ekran. Ja lubię te przełączniki takie mechaniczne, nie wiem jak wy. Lubicie te przełączniki? Jest STO Huracan jeszcze, tak? Okej, okay. Tu nie można zajrzeć, z przodu mamy oczywiście bagażnik. I chyba inny zderzak z przodu jest też tak w ogóle. Dobra, wychodzimy. Dobrze, testujmy go, on jest kurczę, dosyć wysoko w swojej klasie ma. 851 punktów, także chyba dobry jest. O, tu jest jeszcze taki spoiler. Zobaczcie. Nie widzisz? Chyba nie było go w innych Huracanach, tak nie kojarzę. Ja mam go totalnie niestuningowanego, zaraz sobie trochę go porobimy. Takie zegary są. No dobra, tutaj w Huracanie mamy takie wnętrze. A weźmy sobie jakiegoś takiego starszego Huracana. Ale środek, no mniej więcej chyba to samo, co? Ciężko tak dojrzeć różnicę. O, widzicie, tutaj nie ma takiego spoilerka wystającego malutkiego. Prędkość maksymalna 325 km na godzinę. No i oczywiście 10 cylindrów. Okej, okay, jakiś nowy system sterowania przełożeniem napędu. Ciekawe, ciekawe. Dobra, zawracam. Lampy mniejsze z przodu? Kurde, ciężko mi powiedzieć tak na pierwszy rzut oka. Wygląda tak samo. Poza tym spoilerem i takimi drobnymi pierdółkami. Zobaczymy tą prędkość maksymalną, bo tam pisali 325 km na godzinę. Mówi nam producent, że tyle samochód osiągnie. Czy w Fordzie faktycznie ta fura będzie tyle lecieć? Budda fajny Lambo zrobił. A co Budda tuninguje w tym? W Fordzie samochody? Dobra, 290, 300, no 325 to nie wiem. Chociaż tutaj pod górkę mamy. Okej, okay, sprawdzamy. 314, 21, 22, no myślę, że 23 by poleciał troszeczkę z górki, no nie? Ej, ale Budda nie robi tych samochodów nasz, w ogóle on jest tylko jakby medium w tym, to nie są jego projekty, on tylko nagłaśnia to wszystko, a tym się zajmuje Illegal Night? Illegal Night to się chyba zajmuje tym. A on jest tylko po to, żeby to nagłaśniać. Czyli Lambo fajnie odwzorowane. Chodźmy teraz do garażu, spróbujmy coś z nim zrobić. To jest najnowszy samochód w grze tak w ogóle. Jeszcze tam będzie takie Ferrari FXXK ciekawe, no nie? No ale tam powinien polecieć. Te 325 km na godzinę na spokojnie. Zobaczmy. Co my tu mamy? Mamy jakieś body? Nie, no chyba nie. I uwaga, jaki spoiler? Nie wygląda tak źle, standardowy nam się usuwa. Znaczy ten, generalnie ten spoiler już mi się tak przejadł, że jak na niego patrzę, to w każdym aucie mi się nie podoba dosłownie. Na drag gnoja? Nie wiem, czy aż takie dobre przyspieszenie będzie miało na drag. Myślicie? Dobra, spróbujmy. Tu mamy takie rajdowe zawieszenie. Obniżymy, zobaczymy. I zobaczymy, czy będzie dobry na draga, jak myślicie? Dobra, gdzie ja jestem? Już tu nie ma żadnego dragu ani nic. Patrzmy sobie tu. Odpal symulacyjne uszkodzenia, zużyj opony i na maksa i wtedy pojeździ. Widać, ile procent zużycia będzie. Tak, tak też to można sprawdzić. Ale oglądałem ogólnie testy na YouTubie, gdzie gościu bez żadnego, wiesz, ustawienia symulacyjnego sterowania, tylko normalnie. I samochód mu się ślizgał na niskim ciśnieniu, bardzo fajne to jest. Dobra, gotowi? Aha, biegi musimy jeszcze chyba. Bo musimy jakiś drag pojechać tym samochodem, chociaż ja bym bardziej to Gallardo widział na zakręty może, jakieś wyścigi, coś. Dobra, gotowi? Tutaj mamy ten Racing V12, ten taki fajny silnik, nie? To niezły Gallardo. Ja powiedziałem Gallardo? Ale start to ma skubany. Bo myślę, że elektryki i tak by pozamiatały takiego Huracana zrobionego na drag, no nie? A jednak tam to przyspieszenie to jest masakra. Ja myślę, że ten samochód dobry by był na zwykłe wyścigi. Ale czasami robimy jakieś takie szalone tuningi, więc sprawdźmy. Ciśnie nieźle, nie? No na pewno 4 buty tutaj, nie ma zmiłuj. O
kurde, przecina ładnie. Dobra, to chodźmy zobaczyć ten wyścig dragowy tutaj. A nie ma teraz mistrzostw dragowych chyba w Forza Horizon 5. No nie? Dobra, mamy, przejechałem za daleko. I odpalamy. Bierzemy najwyższy poziom trudności. Zobaczymy, jak sobie poradzę. Bez kontroli trakcji, no bo chyba tu niepotrzebna jest. Ale to wystrzeli, kurde, dobra. Poziom trudności na maksa. Zapisujemy. Huracan Evo. Jak myślicie, jak sobie poradzi? O kurde ty, nie ma lekko. Zobacz, są lepsze fury, wygląda na to. O kurde, ej, mi się wydawało, że on jest naprawdę bardzo szybki. A tutaj w klasie S2, no... Niezbyt. Czekaj, jakbym wziął jakiegoś takiego innego mocarza w klasie S2. Nie wiem, jakiegoś Rimaka albo coś takiego? O kurczę, ale wydawał się taki mocarny, no nie? A jakby mu wydłużyć te biegi jeszcze trochę? Na przykład, żeby nie miał 7, tylko 6. I teraz spróbować. Bo trochę też tracił przewagi na tym, na zmianie biegów, no nie? Te boty na najwyższym trudno pokonać, udało mi się tylko Rimakiem. Serio? Procedura startu przydałaby się na dragu, no nie? Szkoda, że to od razu startuje jakby... Ten wyścig. Fajnie by było, jakby można było sobie włączyć te wszystkie procedury i sobie wystartować. No ale jest jak jest, trudno. Okej, gotowi? Trzymajcie kciuki. Lecimy teraz. Chyba kapkę lepiej, nie? Jak mamy te dłuższe biegi. Ale i tak ciężko. O kurde. Ej, ale miałem wrażenie, że te boty jakoś wcześniej wystartowały tak w ogóle, no nie? Przyjrzyjmy się jeszcze raz. A takie miałem wrażenie, że tak wcześniej troszeczkę wystartowali. W jaki sposób uruchamia się procedurę startową? Zaraz wam pokażę. Dobra, zwróćcie uwagę na start. Trzymam gaz do końca teraz. No nie? A jakby wcześniej, serio. Dziwne. Co ty powiecie, jakoś tak wcześniej, nie wiem, o pół sekundy czy coś takiego. Jeszcze nie mam tridenta, chlebciu. Będę go musiał pozdobywać. No katastrofa. To przez poziom trudności, no. Te boty trochę oszukują na tym poziomie trudności, to fakt. Zobaczymy, czy jakimś koksem da się pokonać. Rimakiem na przykład, no bo Rimak przecież tak wymiata. Gdzie on jest? Coś jest nie tak z tym poziomem trudności, te boty są przesadzone. Okej, jeszcze raz sprawdzimy, czy się nie pozmieniało. Mamy najwyższy poziom. O kurde, to Rimakiem się nie da? Luzacko, zobacz. Rimaka zostawię sobie na dragi, no. Zostawię sobie go na dragi. Ja miałem jakiś taki dziwny tunik zrobiony. Może kupię sobie drugiego pod coś innego. Ale zobaczcie, różnica kolosalna. Dobra, wracamy sobie do Evo. To pokażę wam tą procedurę startu. Po raz chyba 3000. Bardzo prosto się to włącza. Prawie na każdym live'ie pokazuję, jak to się włącza, no. Okej. Okay. Wchodzimy. Nieźle odjechał, co? Zawracamy. Dobra, procedura startu. Rzucamy sobie wsteczny na przykład. Dwójkę. Wciskamy dwa na raz przyciski. Wchodzi nam na obroty delikatnie samochód, zobaczcie. Jeszcze raz. Wsteczny. Jedynka. Wchodzi nam samochód na obroty. Delikatnie i startujemy. Jeszcze jest jakaś możliwość startu z tym. Używając sprzęgła. Jak robiłem ten ostatnio stream z Karoliną Pilarczyk, co robiliśmy te zawody w Forza Horizon 5, no to tam właśnie gościu mówił, że on jakoś sprzęgłem operuje, że lepiej wtedy zmienia biegi niż automat i no, łapie lepsze przyspieszenie w takim samym samochodzie. Konkret. Fajnie to wyglądało, bo normalnie na dragu wszyscy mieli takie same auta, a gościu jakoś tak zmieniał te biegi? Nie wiem jak on to robił, ale tak zmieniał te biegi, że był kilka długości samochodu przed innymi graczami. Konkret. No i tak Evo sobie wygląda. Moglibyśmy jeszcze raz spróbować pojechać, ale na poziom niższych. Poziom niższy dać te boty. No tutaj w klasie S2 to chyba ciężko. Moglibyśmy tu wsadzić jeszcze opony szosowe, takie jakieś wyścigowe i na nich sobie spróbować, no nie? Wtedy myślę, że ten samochód będzie naprawdę dobry. Instalujemy, hops. Kurde, szybko się te kroki nabijają, zobaczcie, już jest
prawie 3200. Ja sobie tę furę zrobię chyba pod wyścigi. Ona ma teraz przyblokowany dyferencjał, więc będzie słabo skręcać, ale to będzie chyba dobre auto do wyścigów. W klasie S1 na przykład. Trzeba będzie inny tunik jeszcze zrobić. No te Huracany już się trochę przejadły. Za dużo jest ich w social media i tak dalej, no nie? Trochę jest ich za dużo. Czy znam już mapę na pamięć? Nie, jeszcze nie.